Czas na spotkanie z naszym gościem, anonsowana wcześniej, Jolanta Hincmackiewicz, instruktor teatralny Sowalskiego Ośrodka Kultury, reżyser, pedagog, polonista w Siódmym Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, także aktorka, jak pani podkreśliła, w tej roli najrzadziej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dlaczego najrzadziej? Tak się to złożyło. Aktorką byłam w Teatrze adekwatnym w Warszawie. Kiedy u boku mojej mistrzyni Magdy Teresy Wójcik uczyłam się tego zawodu w ten sposób. Tam występowałam w wielu spektaklach. Największą rolę miałam w procesie Franca Kawki. Pisano wtedy o tym spektaklu, że kobiety są najlepsze, wspaniałe. Zespół był duży. Kobiety były trzy: pani Magda Teresa Wójcik, Elżbieta Osterwianka, córka słynnego Juliusza Osterwy, i ja. Pani Osterwianka już była wtedy staruszką, więc tak naprawdę ta recenzja dotyczyła nas dwóch, więc wspominam to z dumą. Potem grałam jeszcze trochę monodramy, też z sukcesami, bo miałam nagrodę na ogólnopolskich spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu. Przywoływałam ten monodram jeszcze w 2010 roku, grałam go w adekwatnym, w klubie artystycznym Teatru Adekwatnego na Starówce w lokale użytkowym, bo pokazywałam też wtedy swoje monodramy moich młodych aktorów i wtedy usłyszałam na rok przed śmiercią pani Wójcikowej, że właściwie to, co robię w teatrze, to jak gram, ale przede wszystkim to, jak reżyseruję i jak uczę młodych ludzi, to to jest kontynuacja drogi teatru adekwatnego, który już wtedy właściwie przestawał grać, przestawał funkcjonować, bo był oparty na tych dwóch postaciach ma gdzie Teresie Wójcik i Henryku Połkowskim, którzy byli założycielami tego zjawiska w kulturze, opisanego w literaturze nie aż tak szeroko, ale naprawdę znakomitego i znanego w środowisku. Wtedy wykiełkował pomysł teatru Afamerycznego? Nie, dopiero kiedy wróciłam do suwałk, wróciłam w, po ośmiu latach grania w teatrze w Warszawie, wróciłam do suwałk w 90 roku, i to było dla mnie bardzo, bardzo trudne. E no bo nie mogłam się z za bardzo odnaleźć. Zaczęłam pracę w szkole, tylko taką pracę mogłam wtedy znaleźć. Pracowałam w szóstce jako nauczyciel polonista i po roku dostałam propozycję od pana Waldemara Jabłońskiego, żeby poprowadzić teatr dla młodzieży. Powstało wtedy trzecie Liceum, które dzisiaj ma zresztą jubileusz. I, i tak się zaczął teatr efemeryczny. Zrobiliśmy pierwszy spektakl Małego Księcia, i tam jest mowa o Róży, która jest efemeryczna, delikatna może ulec zagrożeniu i stąd był pomysł efemeryczny, teatr efemeryczny. 25 lat jak jeden dzień? Chyba tak, chyba tak, chyba jak jeden dzień, chociaż spektakli mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy się przewinęli przez, przez moje zespoły, które nazywałam teatrem efemerycznym, bo to, to były zespoły, które trwały kilka lat, potem ludzie, którzy, którzy ze mną byli, grali w Polsce i też za granicą, Wyjeżdżali w świat, robili swoje kariery, swoje, znajdowali swoje sposoby na życie. Przykładowe kariery. No mogę powiedzieć, że jedną z największych karier zrobił Damian Łukawski, który był moim wychowankiem przez cztery lata i jest w tej chwili aktorem. Grał Słobodzianka, gra w Warszawie w Teatrze Powszechnym. Jest to niezwykłe, bo on w tej chwili jest takim freelancerem takim aktorem, który się pojawia na zaproszenie gra w wielu ważnych projektach ostatnio śpiewa wydał płytę. Na pierwszej części jubileuszu naszego teatru y, pokazał fragment swojego recitalu. Mam nadzieję, że będziemy mogli go jeszcze zaprosić. Y, to jest przykład znakomitej kariery. Jest mnóstwo takich osób, do których tylko dołożyłam swoją cegiełkę, na przykład Agnieszka Judycka, która była wychowanką moich koleżanek, a u mnie przyszła na ostatni rok, żeby się dostać do szkoły teatralnej. Y, Anna Stankiewicz to jest y, y, Znakomita kariera u boku Strobla, tak? U pana Strobla razem z nim śpiewa. Wydaje, jest to postać niezwykłej, wrażliwej piosenkarki. Ale są też fotografowie, jak Radek Spasówka. Nie wszyscy zostali aktorami, ponieważ ja nie zawsze zachęcałam do tego, żeby, żeby ludzie szli w tym kierunku. Ale tę efemeryczność zabrali ze sobą. Ta wrażliwość na świat, to odnalezienie się w sztuce. A czasem nie tylko w sztuce, ale gdzieś tam w życiu. Myślę, że to piętna efemeryczności gdzieś tam zostaje. Druga część obchodów jutro. Druga część obchodów jutro. I zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, ponieważ ona będzie poświęcona mojej mistrzyni, Magdzie Teresie Wójcik. Jutro jest piąta rocznica jej śmierci. Odeszła w sposób taki niezauważalny. I po jej odejściu pojawiło się mnóstwo takich i artykułów w internecie ważnych osób. Filip Łobodowski bardzo piękny napisał o niej tekst, że myślał, że po roli w matce królów Zaorskiego, w filmie Zaorskiego, że ona zmieni myślenie o polskim aktorstwie, ale tak się nie stało. To jest postać, która jest zapomniana, ale która była też. Izolowana przez cały czas swojej kariery artystycznej wielkiej, bo ona zdobywała znakomite, znakomite nagrody. Ich, ja chcę pokazać fragmenty jej filmów, świetne, których Państwo nigdzie nie zobaczycie. Udało nam się zdobyć prawa do tych filmów przez dziewięć mostów e, z pieczką. Fragmenty takiego filmu w drodze, wytwórni filmów oświatowych, e, który opowiada o tej całej historii, e, jak Magda Teresa Wójcik trafiła do teatru, e, o jej życiu. Także zachęcam bardzo serdecznie. Będzie też fragment spektaklu w wykonaniu Jacka Sawickiego, Moskwa Pietuszki. Które to przedstawienie jest w naszym repertuarze już ponad dwa lata. Serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy nie widzieli tego monodramu. Potem będzie jeszcze fragment spektaklu młodej mojej aktorki monodramu, Życie przed sobą Oli Łazarskiej. Zapraszamy serdecznie. Człowiek jest teatrem. Jak pani to rozwinie? W każdym jest aktorstwo? Nie wydaje mi się. Człowiek jest teatrem, o ile to myślę, że to pojęcie być może część ludzi rozumie tak, że człowiek gra i oszukuje. Ja, ich, ja uczę innego teatru. Ja uczę takiego teatru, w którym młodzież odnajduje to, co jest w nim w niej najczystsze. Młodzi ludzie i dorośli, którzy do mnie przychodzą, odnajdują w sobie ten dzwon, który dźwięczy. I chcą przekazać swoje wzruszenie, mówienie o rzeczach ważnych swoim odbiorcom. To jest teatr, którego próbuję uczyć. To nie znaczy, że zawsze się nam to udaje, ale próbujemy być jak najbardziej perfekcyjni. Ja nawet od młodych moich aktorów, nawet kilkunastoletnich, kilkuletnich tego wymagam, żeby odnaleźli w sobie tę czystość i mówienie o jasnych, ważnych rzeczach, nawet jeśli one są smutne. To wielu kolejnych jubileuszy życzymy. Ogromnie dziękuję. Jolanta Hinzmackiewicz, instruktor teatralny Sowalskiego Ośrodka Kultury, reżyser, pedagog, polonista w Siódmym lo w Sowałkach, aktorka była Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.